Co z makijażem do matury? Malować się czy też nie? Cześć! Za kilka dni matury, więc postanowiłam nagrać film, w którym odpowiem na pytanie, czy malować się, czy też nie. A jeśli tak, to w jaki sposób? W sieci krąży bardzo wiele informacji dotyczących tego, jak wyglądać na maturze. Jedna z nich to przyjść zupełnie no make-up, nie nakładać nic na swoją twarz. Jest to propozycja dla tych z Was, które nie mają żadnego problemu, żeby pokazać się bez makijażu. Kolejna sugestia to użycie bardzo lekkich, nieobciążających cery kosmetyków. Jest to dobry pomysł, lecz nie dla osób, które wcześniej lub od dłuższego czasu nie używały kosmetyków typu krem BB, ponieważ produkt może nas uczulić, a tego na pewno nie chcemy. Nie chcemy mieć dodatkowego stresu podczas pisania matur. Jeśli chodzi o mnie, to ja uważam, że najlepiej jest zrobić delikatny, dziewczęcy makijaż, który nieco podkreśli naszą urodę, ale nie zrobi na naszej twarzy maski. Więc przejdźmy do wykonania go. Ja zacznę od podkładu, użyję sobie rimmel Fresher Skin. Jest to taki bardzo lekki fluid, moim zdaniem bardziej kwalifikuje się do kremów BB. Sami możecie zauważyć, że nie jest jakoś bardzo mocno kryjący, ale nie chodzi mi o to, by zrobić maskę. Chcę tylko delikatnie ukryć zaczerwienienia i niedoskonałości. Jeżeli nie macie dokładnie tego produktu, to możecie użyć także innych fluidów lub innych kremów BB. Na przykład Golden Rose BB Cream jest podobny bardzo, jeśli chodzi o konsystencję i krycie. Po podkładzie warto jest sięgnąć po korektor. Ja użyję sobie L'Oreal True Match w kolorze 1 i nakładam go pod oczy. Moim zdaniem jest to dosyć ważna czynność, ponieważ wiele z nas stresując się nie może spać w nocy i rano możemy mieć nieco zaczerwienione powieki lub sińce pod oczami, które korektor pozwoli nam zakryć i nie będzie ich widać. Jeśli chodzi o produkt, tak samo nie musicie użyć dokładnie tego korektora od L'Oreala. Możecie użyć na przykład ładnie rozświetlającego korektora od Rimmel Match Perfect w kolorze 030. Korektor nakładam sobie też delikatnie na powiekę, żeby zakryć te wszystkie czerwone żyłki i drugie oczko. Jeśli mamy jakieś widoczne niedoskonałości, to oczywiście korektor nakładamy również w te miejsca. Teraz przejdę do zmatowienia cery. Użyję Essence All About Matte. Zamiast niego możecie użyć każdego innego pudru transparentnego. I nakładam sobie go w te miejsca, które najczęściej mi się świecą. Czyli czoło, nos, miejsce tutaj pod oczami i broda. Resztką, która została mi na pędzelku, przeciągam po reszcie twarzy. Jeśli chodzi o brwi, to ja dzisiaj podkreślę je bardzo delikatnie. Mimo że jestem zwolenniczką dosyć wyraźnie podkreślonych łuków, to dzisiaj się powstrzymam i użyję tylko wosku. Będzie to wosk ze stawu od Golden Rose, ten pierwszy produkt. I nakładam sobie go pędzelkiem, który jest w zestawie. Jak widzicie, delikatnie zostawia kolor, wyczesuje brwi, ale nie jest to mocny efekt. Jeżeli nie macie takiego produktu, to możecie użyć zwykłej wazeliny lub zwykłego wosku kosmetycznego. Po drugiej stronie pędzelka mam szczoteczkę, którą na sam koniec wyczeszę brwi. Teraz delikatne konturowanie twarzy. Ja użyję sobie bronzera od Kobo w kolorze Sahara Sand. Ten produkt daje naprawdę delikatny efekt, także nie boję się, że przesadzę. Jak widzicie, jest bardzo mało widoczny. Jeśli jednak lubicie być dosyć mocno wykonturowane, to użyjcie tego bronzera, którego używacie na co dzień. Delikatnie jeszcze podkreślam nosek, brodę. By makijaż był jeszcze bardziej dziewczęcy, postanowiłam użyć też różu. Jest to róż od Chanel w kolorze 71 Malice. Na co dzień raczej nie przepadam za różem, ale tutaj, tak jak mówiłam, dodam takiego wdzięku. Nakładam go, uśmiechając się, na te najwyższe miejsca na policzkach. Jeśli chodzi o zamiennik do tego różu, możecie użyć na przykład różu od Bourjois. Mają bardzo bogatą gamę kolorystyczną, także na pewno znajdziecie coś dla siebie. Dobra, teraz pora na tuszowanie rzęs. Jak wiecie, ja zazwyczaj używam dwóch. Jeden na górne rzęsy Bourjois Volume Glamour i drugi na dolne rzęsy Miss Sporty Studio Lash. Jeżeli chodzi o zamienniki, to do tego produktu dobrym zamiennikiem może być Maybelline Lash Sensational, a do tego Miss Sporty Studio Lash w kolorze żółtym. I na sam koniec na usta nakładam balsam. Dzisiaj wezmę sobie ten od Nivea, który udało mi się kupić za 3 zł w Lidlu na promocji. A Wy możecie użyć zamiast niego każdego innego balsamu, który macie. Ten kosmetyk bardzo ładnie pachnie i super napiększa usta. I gotowe! Jeżeli ta propozycja Wam się podoba i już teraz wiecie, że skorzystacie z tego makijażu, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapek w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowościami na kanale, to zasubskrybujcie go, a ja wszystkim maturzystom życzę powodzenia i trzymam za nas kciuki.
Zapraszam Was także na mojego Snapa, gdzie na pewno będę mówiła co nieco na temat matur, na temat stresu, który będzie mi na pewno towarzyszył przed nimi. Oraz udzielam się także na Instastory, więc tam też możecie mnie śledzić. My widzimy się w kolejnym filmie. Pa!